Siemanko, witajcie wszystkich w kręciku, zajmę Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w obozie króla Henselta, musimy się przedrzeć. Niestety w poprzednim odcinku jakoś mi to słabo wychodziło. Tu wie... No dobra, dobra. Dobra, tu wiem, że mam trochę do zbierania. Na przykład, o, tutaj płatki białego mirtu. Szkóra. No i tu mam dużo rzeczy różnego rodzaju. Dobra. I powiem wam, no fajnie, no jesteśmy już w jednej części. A niestety musimy przejść jeszcze kawał drogi. Gdzieś tu. Tu najlepiej, tak? Tu na pewno nie. Więc nie wiem, czy tutaj za ten pójdziemy sobie. Też nie pójdziemy. No dobra, no. Bez jaj. Są jeszcze ogłoszenia tutaj? Z recenzji na zgnicę. Ogłasza się wszemiwa, że dobry król Henselt, władca Kedwen, wyznaczył nagrodę za wytępienie zgnilców w pobliżu obozowiska. Potworu należy pozbyć się raz na zawsze metodą, którą zlecenie pracowne za stosowną. Śmiała, który wytępi zgnilca, bierze z rąk Proximo nagrodę i zostaje odnotowany w kronikach Kedwen. Weź. Wielki turniej na arenie. Z woli miłościwie nam panującego króla Henselta, ogłasza niniejsze rozpoczęcie zapisu do wielkiego turnieju szermierzy. Doskonałość w mieczy to żołnierska cnota, przez to każdy, komu nieobecne jest wojenne rzemiosło, może zgłosić swoją kandydaturę, czyś swój, czy cudzoziemić, chłop, czy białogłowa. Jeśli nie straszny ci widok własnej krwi na piasku, czeka na ciebie przy arenie. Ave Henselt, Proximo, drewniany miecz. Nagroda za informację o posiadaczach kwadratowych monet. Do wszystkich żołnierzy w imieniu jego wysokości króla Henselta ogłaszam, że wyznaczona zostaje nagroda za wszelkie informacje o posiadaczach tzw. kwadratowych monet. Ludzie ci są zdrajcami ojczyzny, a ktokolwiek z nimi współpracuje, uznany zostanie za wroga Kedwen. Dyskrecja gwarantowana, Detmold. Nie po to głowa, by na niej kaptur nosić. Długie włosy, krótki rozum i nie każda głowa siwa mądra bywa, gdyż mądrej głowy włos się nie trzyma. Tu goli tam strzyże, w obozie ciur... Sambor. Aha, dobra. Oj, widzicie, i tutaj jest UFO porno. Taki easter egg. Dobra, zapiszmy sobie grę. Czy to jest na ten akt? Widzę, że nie. To jest dopiero na jakiś inny akt. Bo to sobie czeka. Niby wziąłem, ale to sobie czeka. Wśród siana i słomy tak się kołysało. No fajnie, jak tu przejść teraz? O nie. Kurwa. Fajnie byłoby tu jakoś by przejść. Ale nie, jak widzicie, no nie da rady tam przejść inaczej, kurde, że jakoś naokoło. Niestety jeszcze muszę poczekać się na loading, aż mi wczyta ostatni zapis gry. Fajnie. Tu na pewno nie. Czy tu jakoś prze to przejdę? Fajnie by było gdzieś tutaj mieczem sobie walnąć, nie?
i sobie przejść. No, ale widzę, no nie przejdę. Poczekajcie, tu są zapisy stan gry najlepiej. Koło tego nie przejdę. Aha. Które to było? Znaki Axi, Quen. Jestem debilem. Nie udało mi się. No dobra. Kurde, gdzie by to tak przejść? Żeby tak niezauważalnie, co? Koło nich też nie przejdę. No tak, Larum do broni. Kurde, jak to do nich przejść, kurczę? Dobra, jestem. Musiałem telefon niestety odebrać. No kurde, no. Ani tu, ani tu. Osy normalnie lecą w bambuczo. Spierdalamy tam, gdzie trzeba. Patrz, ile to jest kawał drogi, żeby to kurde przejść się. Wiecie co, ja robię ze dwóch. Okej, popatrzyłem trochę w internecie. I na przykład niektórzy mają tak fajnie, że po prostu przychodzą se tu. O, a ten powinien chyba pisiora tutaj umoczyć. Dlaczego nie umacza pisiora do końca? No. Co to ma znaczyć? Mam zbugowaną grę, bo oni powinni tutaj wrócić. Ten se żyga. No nie, właśnie o to chodzi, że no... Panie Gerwant. Ja sobie tu przechodzę tak naprawdę. Ale nie wiem, czy to mi się uda. Kurczaki. Kurcze pieczone. Nie, widzicie? To nie w tą stronę. Kurde, trzeba znaleźć inny sposób. Zaraz zobaczymy. No bo ja mam zbugowanego. O. Zobaczmy tutaj. O, jesteśmy tu.
On sobie tutaj idzie. Oho. I oni sobie tu mieli pójść. Tam do niego. No idealnie właśnie o to. O to nam chodzi, moi kochani. Właśnie o to chodzi. I aż sobie tu zapiszę stan gry. Na razie to nic nie będę brał. Jedynie to, tu możemy sobie przejść. Ten nas nie widzi. Kurde no, superancka, tylko nie mam tego, nie mam teraz dźwięku. Dźwięku śpiewających ludzi, więc może sobie zrobię cięcie. Okej, okay, dobra, jestem, musiałem sobie zrestartować dźwięk, no bo nie, bo nie było dźwięku, nikt tam sobie nie śpiewał, nikt sobie nic nie robił. Więc w takim bądź razie sobie lecimy. Tu jak wona, no to już jest leczo. Dobra, chodźmy. Dobrze, że nasza zmiana się skończyła. Odkąd pojawiła się ta, zaginęły dwa patrole. Słyszałem, że upiony rozerwały ich na kawałki. Nie gadać tyle, ruszać się! No nieźle, dobra, przechodzimy szybciutko. Lecimy tutaj dalej. O, haha, wzmocnione kolczety, z chęcią sobie tutaj przygarnę od tamtego gościusika. Fajnie. Dobra, ten gościu sobie tu łazi, dobra, lecimy. A tu jest... Nie zabijaj mnie, panie, proszę, ja tu tylko gotuję. Za dużo pracujesz. Tak, masz rację. Wzmocnione stalowej płyty. Połóż się spać. O, no spokojnie, morteczko. Mordini. Dobra, zapiszmy sobie. Dobra, udało się jakoś. Ja pierdzielę, no musiałem troszeczkę sobie opracować. Gdzie mam teraz iść? To jest pytanie za 150 punktów. W mordę! Lejko w mordę! Mhm. Gdzie oni idą w takim bądź razie? Gdzie oni przechodzą gdzieś tam? To niech sobie idą. Tu jakiś, nie wiem, idzie ten. Bogu rodzica, uważaj, dziewica. Mhm. Nie wiem, czy ja mam się udać na zewnątrz, czy nie. Ogłuszymy sobie typa. Dobra, krąg wytrzymałości, fajnie wpadł. To sobie zapiszę, to jest stan gry. Dobra, no i lecimy teraz na spokoju. Oho. Przedostań się do Nilfgaardczyków. No dobrze, oj, aż mnie ścięło, kochani. Aż mnie ścięło normalnie wręcz. Hello. Nie pyk, nie pyk. Tutaj możemy... możemy sobie robić co chcemy. Siemano, kulano. O ty, Mordini. Mordini nie ma tutaj tak łatwo. Jesteście pod moją protekcją.
Ja wam zrobię z dupy las. O, oweny. Bum, bum. I pięknie wykończonko. Zobaczmy tutaj. Tu my byliśmy. Czy my chcemy iść tam? Tak naprawdę? Nie chcemy. Ja tam sobie troszeczkę tak naprawdę to wszystko tutaj a posprawdzał. O nie! Zgnilca, jeszcze zostałem toxician. Toxician. Toxician to ja nie chcę, toxician. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle w tym momencie? O nie, siekierę wziąłem niepotrzebnie. A ja tutaj nie chcę. A! Czy będę przeciążony? Niedługo będę. No ja bym nie chciał być przeciążony. Nie, 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 nie. Ja tutaj się boję, żeby nie chcę. To jest jedno wyjście, wiem. My wyszliśmy tu, ale ja tu nie chcę. Możemy pójść tutaj. Ja chcę sobie tu pozwiedzać. Ile wlezie, to tyle będę zwiedzał. No tu weszliśmy. Tu możemy sobie zaskoczyć. Przestęp? Ja nie jestem przestępcą. Zdychaj. Mordini. Siemana kolano, siemana. O ty. Oh yeah, maybe. Nie, z palcem pijdzie. Ich robimy, naprawdę. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tym miejscu. Mam takie skrzynie sobie tutaj. Pilnowali. Oreniska 31. To ja bardzo chętnie. O, co my tu mamy? No tak, oreny. Zobaczmy tą zbroję. Ile ona ma? Żywotność. O, elfie rękawice, zbroja 2, redukcja obrażeń magii 5, odporność na krwawienie podpalnie, maksymalny udźwig Geralda. A, Mordini, to jest lepsze. Ewentualnie to będziemy wywalać, bo widzę, że jest tutaj niepotrzebne. Wiadomo, rudo żelaza, nie, mógłbym to wziąć, ale później nie będę mógł sobie hasać. Bezpiecznie. Tej rudy żelaza to mam od groma i tak nie wiem, czy my będziemy jakikolwiek nawet miecz lepszy robić, czy coś. Czy to w ogóle możliwe jest, tak? Mhm. Ruda żelaza. O, takie rzeczy jak meteoryt. To sobie gdzieś tu weźmiemy, nie? O, diamentowy pył. O, to weźmiemy i to weźmiemy. Oho. O, to weźmiemy na przykład. Dratewkę. A, już wziąłem. Nie była za bardzo nam potrzebna. Ale warto było sobie ją tutaj zgarnąć. Oh, shit. A gdzie mi jest mi teraz? Gdzieś dalej.
Co my tego kaczerba na tak rozwalamy? Taki mamy teraz dobry miecz? Ej, no tak to ja lubię, nie? Krew trup pojada? A, weźmiemy. Skoro to jest takie dobre. Dobra, czy tutaj wszystko? Dobra. Patrzymy. Oreniska. Kamień żywiołów. Oczywiście, że bierzemy kamień żywiołów. Są rzeczy, których po prostu nie będzie wolno zostawić. Można tylko ewentualnie wziąć, zabrać. Gdzieś tu przeczytałem, że może być golem. Warto sobie go tutaj ubić. Niestety. On jest podobno wymagającym przeciwnikiem, ale do zajechania. Się zastanawiam, gdzie on może być. O! Może być bardzo drogi. Sztacheta? Nie, serio? Zardzewniały sztylet? Rudą srebra zawsze. Ruda żelaza to już trochę mniej. No zobaczcie, no... Naprawdę kawał drogi zrobiliśmy. No i tego golema żadnego nie spotkaliśmy. Dobra, tu byliśmy. To jest wyjście w ogóle, zobaczcie. To jest śmieszna rzecz. No nic. Zobaczyliśmy, zabijaliśmy. Przestępa wzięliśmy. Gdzie my byliśmy? Tu wychodzimy, tu już w sumie w każdym miejscu już byliśmy. Dobrze, że są te susy śmieszne. Zobaczmy, jest git. Tu byliśmy, byliśmy. Więc lećmy tutaj z powrotem. A nie, tu byliśmy. Ale tu nie byliśmy chyba. Czy byliśmy tego gościa? No, tego gościa byliśmy. Dobra. Lećmy tutaj z powrotem. Zobaczmy na mapę. Na mapę. Tu mogliśmy nie być, bo tutaj nie kojarzę, żebyśmy byli. Aha, to jest to wyjście, dobra. Zobaczmy tu. A tamty kawałeczek byliśmy w końcu? Nie wiem, sorry, że tak w ogóle chodzę. No jestem bardzo ciekaw, bo ja tutaj już wszystko zamierzam sobie eksplorować. A, tam byliśmy, dobra. Chodźmy tu na górę. Tak, czas bezpowrotnie zbliża nam się ku tamtemu miejscu. Zwanym inaczej nie wiem czym. Tu sobie zapiszmy. Mordini. Jednak, jak widać, warto sobie czasem poeksplorować.
Na pewno co, ja nie chcę aż tak szybko. Iść sobie tutaj. No dawaj, 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 przedostaj się do obozu Niwgalczyków. Jeszcze raz. Tu nic nie ma, nie ma. Wiem, że jak tam pójdziemy, to ja tu jeszcze nie chcę iść. Ja się boję, że zaraz będę musiał już spierdalać. A ja tutaj chcę jeszcze powalczyć. Tu zapisać. Magia lub niebezpieczeństwo. No myślę, że niebezpieczeństwo. Jesteś. O ty, kaczerbie, jednak tu jesteś golemie. Haha, i cyk, wykończonko, dziękuję. Bardzo fajnie. Chcieliście golema, macie golema. Kamień żywołów, trofeum z golema. Kedwańskie oficerki, oreny. O, na tu jest zbroja Banard. Dobrze wiedzieć. Miecz półtora ręczy, zatruty szpon harpi weźmy. Oreny. Zobaczmy tą zbroję. To jest zbroja Banard, tak? Zbroja Banard wygląda tak. Czy ona ma coś specjalnego w sobie? Zbroja łowcy, redukcji obrażeń. Tej żywotności ma więcej. Jeszcze kedwańska ta. Weźmy sobie trochę teraz inną, weźmy sobie tą Banard załóżmy, skoro mamy. Siekierę możemy wyrzucić. Tasak możemy wyrzucić, miecz bastardowy możemy wyrzucić. Takie te zwykłe broń dodatkowe. Ten też w sumie. Dobra, lećmy tutaj. Przeskoczmy sobie jeszcze. No cóż, no fajnie mamy, zdobyliśmy to co chcieliśmy. Przestęp. O, to bardzo chętnie. I od razu sobie tę broń dodatkową. Pyk, wykorzystam tutaj. Okej, okay, tu mogliśmy sobie przejść na spokoju, ale ja tutaj nie chcę, nie lubię takich rzeczy. Ja to sobie lubię od razu no gdzieś tu powalczyć, nie? Gdzieś się szło, nie szło się nigdzie. I pik, 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 fajnio. Jesteśmy na tej plaży. Dobra, tu jest taki gościu. No, z nim zaraz wejdziemy w interakcję, ale na razie nie chcę. Na razie komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. Ja sobie to zapisuję grę. Nie mam fanpage na Facebooku, ale trzymajcie się, komentujcie. Cześć!